siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w drugiej części odcinka numer 27 podcastu Szósty set. Nadal w tym samym składzie co przedtem. Filip Kurfanty i wraz ze mną ze studia w Warszawie. Piotr Złoch. Tak, tym razem postaramy się opowiedzieć trochę o tym, co wydarzyło się w Plusdidze. Na początek może to, co w dole tabeli. Mówiliśmy przy tym już sporo o tym, co działo się w Bielsku Białej, że Bielsko straciło ogromne szanse na to, żeby urwać przynajmniej seta Zachcie Kędzierzyn-Koźle i poprawić swoją sytuację w walce o uniknięcie bezpośredniej degradacji do pierwszej ligi. Nie tylko seta było blisko, tam było blisko dwóch setów. Tak, w pierwszym secie to głównie ta nieskończona piłka przechodząca przez Tarasowa, a w trzecim to te kilka bardzo głupich bloków, które miały miejsce po dobrych dograniach do siatki. To po prostu aż niewiarygodne, że można taką serię bloków złapać po dobrych przyjęciach. No ale niestety dla Bielszczan ogromnej szansy nie wykorzystali i na ten moment sytuacja jest taka, że mają 19 punktów, a Łuczniczka Bydgoszcz, która wygrała swoje spotkanie w tej breaku, ma punktów o 2 więcej. Łuczniczka Bydgoszcz ponad wodę wysunęła swoją głowę, bo już lekko spanikowana trochę zaczynała tonąć. Podał rękę Kuprum Lubin. Niestety od pewnego momentu, niestety dla przede wszystkim dla kibiców z Bielska Białej, niestety od kilku spotkań już chyba trochę myślami w kolejnym sezonie pojawiają się pogłoski o tym, że z tą sytuacją i przyszłością klubu może być nieciekawie. Na pewno się też szykuje rozbiór drużyny z Lubina, bo większość składu, powiedzmy, trzon tej drużyny po prostu odejdzie, więc to będzie nowa drużyna, będzie nowy trener i wydaje mi się, że no w takiej atmosferze, gdzie dodatkowo jeszcze sytuacja w tabeli jest taka, że w zasadzie no nic Lubinowi nie grozi i ani nie grozi walka o medale, ani nie grozi spadek, no i po prostu Lubin trochę ten mecz z Bydgoszczą, czy odpuścił, nie wiem, bo to może zbyt duże słowo, no ale na pewno nie podeszli do niego na tyle zmotywowani, żeby pokonać Bydgoszcz chociażby w tiebreaku, nie mówiąc o zwycięstwie za 3 punkty. No i w taki oto sposób Bydgoszcz 2 punkty nad Bielskiem obecnie, czyli 21 punktów Bydgoszcz, no i jak wspominałeś 19 punktów Bielsko-Biała. BBTS ma jeszcze przed sobą 3 spotkania, ale są to 2 najbliższe mecze trudne w Gdańsku i z Skrą Bełchatów. Natomiast jeśli na jakieś zdobycze punktowe bardzo liczyć, to na pewno w tym ostatnim meczu w Zawierciu, gdzie Zawiercie być może już będzie miało pewną sytuację w lidze, a BBTS Bielsko-Biała wygrywając tam jednak będzie mógł sobie coś zapewnić, grę w barażach w tym przypadku. Natomiast zaczęliśmy od tego spotkania, bo chcieliśmy trochę nawiązać do tego, co mówiliśmy w pierwszej części tego odcinka. Natomiast okazały się dwie rzeczy takie, że Zachsa Kędzierzyn-Koźle wygrała fazę zasadniczą. Już teraz wiadomo to na pewno. Nikt Zachsy nie przeskoczy. Natomiast z ligą po 8 latach żegna się zespół z Kielc. Jak ty Kielce wspominasz, Filipie? Bo chyba trudno powiedzieć, żeby złotymi zgłoskami zapisali się w historii Polskiej Ligi Siatkówki. I nie wiem, czy to jakieś emocje w tobie budzi ten dramat kieleckiej siatkówki, czy trochę się na to zapowiadało i po prostu no, chyba taka kolej rzeczy. Raczej zawsze był to zespół dolnych rejonów tabeli. Ich chyba największe osiągnięcia to sezon 2011-2012, zajęli 7 miejsce na 10 zespołową ligę. To i tak trudno traktować jako jakikolwiek sukces. Nie wiem, może inne sezony to 8 miejsce w 12 zespołowej lidze w sezonie 2013-2014. Chyba najlepszy sezon właśnie Efektora Kielce to był sezon, w którym Efektor Kielce bardzo mocno postawił się Jastrzębskiemu Węglowi. Po 2 meczach Jastrzębskiego Węgla wygranych względnie gładko u siebie, 3-0 i 3-1. Efektor Kielce kolejne 2 wygrał. Pierwszy 3-2, a kolejny 3-0. No i wtedy te 5. spotkanie zadecydowało o zwycięstwie i awansie Jastrzębskiego Węgla do ćwierćfinału. No i jeżeli miałbym wskazać, no to była ta drużyna, w której grali Markus Nilsson i Pierre Puziol. No i właśnie kilka tych nazwisk ciekawych też w Kielcach grało. Ogólnie to, jak patrząc przez całokształt dokonań, może w cudzysłowie dokonań kielskiego zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to trzeba chyba wspomnieć, że tam sporo zawodników po prostu wypłynęło na szersze wody, mam tutaj na myśli
chociażby Andreas Tagfam, który teraz gra we Friedrichshafen i zmierzy się... No, uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem ci zagadkę małą ci zrobić. Co łączy VfB Friedrichshafen, właśnie Dafis Poem Kielce, które żegnają się z Plusligą. Andreas Tagfam, ale jest jeszcze drugi taki punkt wspólny. Nie wiem, czy od razu ci to przyszło do głowy, ale Adam Swaczyna był libero kielskiego zespołu najpierw jeszcze w tej Pluslidze, a później był asystentem trenera Daszkiewicza i chyba Tanika, a przez jakiś czas po tym, jak Tanik pożegnał się z posadą, był chyba pierwszym trenerem, no i po czym w końcu wylądował u Witala Heinena. Jeszcze jeden jest, jedna postać, ale to już nie będzie takie oczywiste. No to się muszę zastanowić. Z obecnej kadry Kielc. Aleksiej Nałobin grał we Friedrichshafen, to masz na myśli? A widzisz, to nawet sam siebie zaskoczyłem, bo nie sądziłem, że będę w stanie sobie to przypomnieć teraz. Więc szacunek, naprawdę widzę, że trudno ciebie zagiąć. Sam siebie zaskoczyłem teraz. Tak, no ale... z niedowierzaniem kręcę głową, ale wszystko wie, on wie po prostu wszystko. Nie, bez przesady, wróćmy tutaj do drużyny z Kielc. Oprócz tego, przecież Mateusz Bieniek rozpoczął swoją karierę pozygową w Kielcach. Bieniek popisał się z bardzo dobrej strony, no ale miał ważny kontrakt z Kielcami, no i tam doszło do pewnego zamieszania przepychanek też prawnych, czy Bieńka można puścić do Kędzierzyna. No i finalnie Kielce wypuściły Bieńka. Tak, oprócz tego też ciekawe transfery w sezonie 2013-2014, tam trafili i Christian Poglajen i Bruno Romanutti. O ile Romanutti wielkiej kariery nie zrobił, o tyle Christian Poglajen obecnie gra w Ravennie. No i radzi sobie tam całkiem nieźle w parze z Nicolasem Mareszalem. Oprócz tego w tym sezonie grali też w tamtym właśnie, o którym mówię, w sezonie 13-14, chociażby Dawid Dryja, który teraz przez kontuzję w Resowi jest, można powiedzieć, pierwszoplanową postacią na środku rzeszowskiej siatki. No i kto wie, czy Dawid Dryja nie rozwinie się jeszcze bardziej i właśnie te Kielce nie pozwoliły mu wtedy na rozpoczęcie dużej kariery. Też w Resowi pojawił się Niko Pęczew, który dobre recenzje zbierał właśnie przez grę w Kielcach. No a przez Kielce przewinął się też chociażby Markus Nilsson, który później został MVP turnieju Final Four Ligi Mistrzów w Omsku chyba. Akurat duet Markus Nilsson i Pierre Puziol, no to dla mnie to było, nie wiem, jak ja zobaczyłem, że takie nazwiska przychodzą do Kielc, to trochę zgłupiałem. A pamiętasz, kto był wtedy trenerem? Bo nie jestem pewny, ale chyba Sebastian Świderski, który później został zmieniony, zdaje się, przez kogoś. Nie wiem, czy nie wrócił czasem trener Daszkiewicz, ale to już nie jestem pewny. Wydaje mi się, że możesz mieć tutaj rację. No i, ale tak naprawdę Kielce, no, same miejsce w tabeli pokazuje, że to nigdy nie był projekt siatkarski, który chyba miał specjalne szanse powodzenia. No, jeżeli chodzi o to, o rynek lokalny, no to jednak duża konkurencja ze strony Korony Kielce. Jeżeli chodzi o sporty halowe, to przeogromna konkurencja ze strony Vive Kielce. I no i cóż, no, w takich warunkach bardzo trudno było budować, no i chwała tak naprawdę władzom za to, że władzom klubu z Kielc, że i tak były w stanie tę ligę utrzymać przez te ładne kilka sezonów. No ale niestety, wszystko ma swój kres, wszystko ma swój koniec, no i ten koniec właśnie nastał dla Kielczan w tym sezonie, więc pierwsza ofiara otwarcia ligi i spadków już jest znana. No a druga ofiara, no to pozostaje nam czekać na rozstrzygnięcia w końcówce sezonu. Tak, ja jeszcze spróbuję jeden wątek sobie tutaj wpleść odnośnie zespołu kieleckiego i biorąc pod uwagę te ich realia funkcjonowania, te 8 lat pozycji jakoś bardzo by mnie nie zaskoczyło na plus, na minus, ale jedna jest spora rysa, która mi się akurat w tym zespole bardzo nie spodobała, mianowicie zwolnienie trenera Daszkiewicza i zatrudnienie Sinana Tanika. To jest jedna rysa, a druga rysa to jeszcze wcześniejsze zwolnienie trenera Dariusza Daszkiewicza, bo on w 2011 roku też został zwolniony, zatrudniony wtedy Grzegorz Wagner, który też no, bardzo nieudanie wtedy tę drużynę poprowadził bez specjalnych sukcesów, ale to tak. Znaczy to tak, tylko że no, o ile Grzegorz Wagner to jeszcze jest powiedzmy w miarę trener w Polsce znany i on już pracował po prostu jako trener, to jest inna postać niż Sinan Tanik, który przed przejściem do Kielc był chyba dyrektorem sportowym Galatasaray Stambuł i to był
człowiek trochę znikąd wzięty, bo no ile siatkarzem był znanym dosyć, grał chociażby w Olsztynie. No tyle podziękowania za pracę trenerowi Daszkiewiczowi, który sporo dla tego klubu zrobił i wzięcie takiego, w cudzysłowie chyba trzeba to powiedzieć, trenera na tamten czas, no to mi się to bardzo nie spodobało. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że trener Daszkiewicz zgodził się w tym trudnym momencie sezonu obecnego przejąć zespół po Wojciechu Serafinie. No i teraz trochę tak będzie, że za 3-4 lata będzie się o nim mówiło, że no trener Daszkiewicz ma na swoim koncie spadek z ligi z Kielcami, ale mało osób będzie pamiętało, w jakich to nastąpiło okolicznościach, jaki on miał zespół, w jakim momencie on go przejął i tak dalej. Także spory ciężar wziął na siebie trener Daszkiewicz i wydaje mi się, że no taki los sobie w Kielcach po prostu nie napracował. To jest jedno z tych wydarzeń, które jakoś tam niechęć moją do zespołu z Kielc wzbudziły, ale tak poza tym to po prostu trochę taka drużyna, która wegetowała, mam wrażenie. Kilka nazwisk wykreowanych, ale młodych Polaków to z wyjątkiem Mateusza Bieńka za dużo nie było. Ci zagraniczni to też rzadko kiedy tak naprawdę imponowali i byli, nie wiem, naprawdę gdzieś tam wyłuskanymi zawodnikami, którzy potem zrobili jakieś większe bądź mniejsze kariery. No i no jakoś tak bez żalu żegnam Kielce. Znaczy ja jestem w ogóle pod wrażeniem, czy może nie akurat pod wrażeniem scoutingu w sensie jakości zawodników, ale, że tak powiem, rodzaju zawodników sprowadzanych, bo oni potrafili ściągnąć Norwega Takwama i Austriaka Wolfarstottera, który trafił potem do ligi francuskiej i pojawiali się tam siatkarze typu Kubańczyk Armando Danger, chyba Kolumbijczyk Humberto Machacon. Zastanawiam się, w jaki sposób oni tych siatkarzy w ogóle namierzyli. No, ten, myślę, że znaczy Wolfarstetter to on akurat się całkiem wyróżniał. Znaczy tak, on chyba w posojnicy bodajże grał z którymś Polakiem chyba. No ale to jedno, ale na przykład Andreas Takwam. Dosyć taki siatkarski zaścianek. Tak, ja myślę, że to po prostu gdzieś tam prężnie mniej lub bardziej działający menadżerowie. Chyba tak. Po prostu proponowali, bo raczej trudno jest mi uwierzyć, że to był jakiś tam zaplanowana od początku do końca koncepcja scoutingowa. Myślę, że tak, ale akurat tutaj Andreas Takwam to jest przykład, że można zawodnika wziąć nieco znikąd i można zrobić karierę, bo Norweg ostatecznie trafił do Friedrichshafen i notuje bardzo dobry sezon. Siatkówka to jest akurat taki sport, że gdzieś ci zawodnicy się przeplatają pomiędzy drużynami, ligami i ta, tak powiedzmy, grupa zawodników też jest relatywnie nieduża, więc zawsze można znaleźć jakieś połączenie i nam się udało znaleźć właśnie z drużyną mistrza Niemiec. Bydgoszcz w tym momencie nad kreską, 2 punkty straty Bielska. Bielsko, jak już wspominałeś, no w tym meczu z Zaksą przeszło samych siebie, bo 24-22 w secie pierwszym i przegrana 24-26, w secie trzecim 24-20 i przegrana 24-26. Przykro byłoby mi, gdyby w taki sposób zakończyła się ta, myślę, fajna historia tegorocznego sezonu Bielska, czyli drużyna, która była w dramatycznej sytuacji, naprawdę, no bo to była przecież 0 punktów po 8 spotkaniach, jeżeli dobrze chyba pamiętam. Chyba po 9. Czy nawet po 9. I pomimo tego no, bardzo słabego startu, Bielsko wychyliło głowę nad kreskę oznaczającą strefę spadkową w tabeli, ale znowu tu jest. No i czy się podniosą, bo ten mecz z Zaksą, to powiem szczerze, że gdybym no ja uczestniczył w takim meczu i wiedział, jaka jest stawka i tak strasznie to spsuł, no to nie wiem, czy bym sobie wybaczył i powiem szczerze, że ja chyba bym jakąś małą, nie wiem, mały problem mentalny mógłby się u mnie pojawić, jeżeli chodzi o pewność siebie przede wszystkim. Jeszcze właśnie odnośnie tej fajnej historii Bielska, mi się podoba to, że zespół przejął młody polski trener, trochę taki, można powiedzieć, lokalny, Paweł Gradowski. I oni potem, zaraz jak ten trener przejął drużynę, to wygrali 3 kolejne spotkania. Także trochę kibicowałem temu zespołowi i na razie jeszcze sytuacja jest niepewna, aczkolwiek jeszcze definitywnie nie można powiedzieć, że spadli. Walka wciąż trwa. Uczniczka Bydgoszcz
kolejne punkty może zdobyć już we własnej hali przeciwko zespołowi Radu Czarni Radom. Może się okazać, że to będzie ich ostatnia szansa, bo raczej nie wierzę w to, że oni zdobędą jakieś punkty w Gdańsku. A z drugiej strony Bielsko-Biała jeszcze mecz z Zawierciem. Dopóki piłka w grze, dopóty Bielsko-Biała jeszcze szansę ma i tak się sytuacja w tabeli układa, że oni cały czas mogą jeszcze to utrzymanie sobie wywalczyć. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten, bo tam wspominałem o tej atmosferze, która panowała na hali w Bielsku, no to nie miałem takiego poczucia, że to jest mecz o wszystko. To chyba przedkówka się w Bielsku Białej tak do końca nie zaszczepiła, tak? To trochę jak sytuacja w Kielcach, że po prostu nie widzę za bardzo postępu w tej drużynie. Ona od kilku sezonów gdzieś tam ciągle na granicy do samego dołu tabeli. No i w tym sezonie, jeżeli spadną, no to chyba będzie po prostu takie trochę negatywne, ale jednak przypieczętowanie tego, że ten klub nie robił postępów, bo ja ich po prostu nie widzę. Trudno się nie zgodzić. Ja nie potrafię wskazać płaszczyzny, na której ten klub by się znacznie rozwinął. Dlatego po prostu nie mam kontrargumentu. Nawet Łuczniczka Bydgoszcz, czyli bezpośredni rywal w walce o utrzymanie, miała sezony, w których zajmowała miejsce czwarte. To tamten sezon z Dawidem Konarskim, z tego co pamiętam. O Stefanem Antigą chociażby. Tak, Dawid Konarski, Stefan Antiga, Michał Masty, więc tam wtedy drużyna naprawdę bardzo dobra. I trener Makowski, bo to tak, wbrew pozorom to nie był ten moment, kiedy trenerem był Vital Heinen. To była ta okazja, kiedy Vital Heinen poznał się z Pawłem Wojskim, a teraz jak spekuluje przegląd sportowy, to będą, można powiedzieć, koledzy ze sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, bo prawdopodobnie Paweł Wojski, tak jak pisze przegląd, konkretnie Kamil Drąg, Paweł Wojski będzie w sztabie kadry, ale to tak, taka dygresja. Tak czy inaczej, no nie można porównywać tych dwóch drużyn, jeżeli chodzi o wyniki. No Bielsko po prostu od zawsze w dole, a Bydgoszcz gdzieś z aspiracjami i chociażby z uwagi na te aspiracje i to, że historycznie gdzieś Bydgoszcz znajdowała się wyżej, to oczywiście nie ma nic za zasługi, o czym wiele utytułowanych drużyn się przekonało i wielu kibiców niestety też musiało płakać po spadkach. Wiele drużyn utytułowanych spadało i Bydgoszcz tak naprawdę sobie sama byłaby winna pod wieloma względami tego, że spadłaby z plus ligi, no ale teraz oni mają wszystko w swoich rękach. Znaczy na pewno usprawiedliwieniem Bydgoszczan jest spora liczba kontuzji i problemów kadrowych, ale to o tym mówiliśmy już wielokrotnie. No, piłka ciągle jest w grze, natomiast powinniśmy po prostu poczekać. Natomiast idąc troszkę wyżej w tabeli, MKS Będzin gładko uległ Jastrzębskiemu Węglowi w 3 setach i obecnie to oni okupują 13 miejsce w tabeli ze stratą już 3 punktów do Spalony Szczecin, który moim zdaniem dość zaskakująco za 3 punkty wygrał w Zawierciu. Tak, dosyć zaskakująco wygrał w Zawierciu i na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, że było ryzyko, że Szczecin pozostanie bez obu rozgrywających, bo jeden miał kłopoty z plecami i wydawało się, że w ogóle w tym meczu nie będzie w stanie zagrać. Drugi podkręcił staw skokowy w trakcie spotkania, o czym donosił trener szczecinian na Twitterze Michał Mieszko-Gogol. No ale mimo to właśnie ten pierwszy rozgrywający, czyli Emi Tervaporti, który pomimo bólu pleców na blokadzie wszedł i poprowadził Szczecin do zwycięstwa. I muszę przyznać, że wola walki nieprawdopodobna, a można byłoby też przez sekundę powątpiewać, czy ta wola walki jeszcze się znajduje w drużynie szczecińskiej. Ale jednak jest i udowodnili na też bardzo trudnym terenie, no bo Zawiercie to jest trudny teren. I co do tego też się chyba wszyscy zgadzamy, że udowodnili, że na utrzymanie i uniknięcie baraży chyba po prostu zasługują. No i pomimo tego, że ten terminarz szczecinian do końca sezonu trudny, no bo oni teraz mają mecz z Jastrzębskim Węglem, a na koniec z Resowią, no to wydaje się, że Szczecin też już jest dość bezpieczny. No i szansa dla Będzina, który powiedzmy razem z Bydgoszczą w tym momencie znajduje się w tej strefie, w której będzie rozgrywała się walka o to, kto zajmie miejsce 13 bądź 14,
No i to 14 będzie grało baraż z drużyną z pierwszej ligi. No i tutaj też warto zaznaczyć, że dwie drużyny zgłosiły się do baraży o pierwszą ligę. Są to obaj finaliści tak naprawdę playoffów w zmaganiach pierwszoligowych, czyli Lechia Tomaszów Mazowiecki i AZS Częstochowa. Ja w przypadku Espadonu Szczecin myślę, że im woli walki nigdy nie brakowało, natomiast oni też borykali się z dużymi problemami w trakcie sezonu i jeśli chodzi o kontuzję, bo... Tak, wiem, właśnie że... może tak zabrzmiało to, jakbym ja uważał, że oni nie powalczyli, tylko to raczej... No sporo przeciwności los spotyka ten zespół Tak, dokładnie. I można mentalnie się załamać, tak, ale i pomimo walczą, tego, że oni walczą, w pierwszej części sezonu byli bardzo wysoko w tabeli, a teraz są w sytuacji momentami bardzo trudnej, to dla nich będzie ogromnym sukcesem, jeśli oni w tej lidze się utrzymają bez konieczności grania baraży, bo mówię, te sytuacje, które się wydarzyły w trakcie sezonu, po prostu mogły zweryfikować cele zespołu na ten sezon. Oba kluby mam na myśli, Espadon Szczecin i MKS Będzin, mają trudną sytuację, jeśli chodzi o kalendarz, bo Espadon teraz zagra ze Strzemskim Węglem we własnej hali, z drużyną, która ciągle bije się o playoffy, z kolei w ostatniej kolejce zagra z Resowią, która również bije się o playoffy. No i podobnie Będzin. Będzin w najbliższej kolejce zagra z Resowią, a z kolei w ostatniej kolejce zagra z Olsztynem. To wszystko to są zespoły, które grają ciągle o playoffy, dlatego punkty tutaj nie będzie na pewno łatwo. No i w znacznie uprzywilejowanej sytuacji jest zespół Michała Gogola, bo ma 3 punkty przewagi nad drużyną Hido Vermeulena. Tak, no właśnie można by powiedzieć, że i Szczecin, i Będzin mają bardzo podobne kalendarze, jeżeli chodzi o skalę trudności i tutaj się z tobą zgadzam, więc kto wie, czy Szczecin właśnie tymi 3 punktami z Zawierciem nie zapewnił sobie utrzymania, ale nie skreślam Będzina, bo wydaje mi się, że na takim powiedzmy bardzo dużym ogniu, z bardzo dużą motywacją jest w stanie Resowi punkty urwać, ale on potrzebuje więcej niż tylko urwać punkty, bo żeby wyprzedzić Espadon Szczecin, przy założeniu, że Espadon nie zdobędzie punktu z Jastrzębskim u siebie, no to Będzin musiałby zdobyć 3 punkty z Resowią, albo zdobyć 3 punkty łącznie w spotkaniu z Resowią i potem w wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie. I wydaje mi się, że jeżeli nie zrobi tego z Resowią, to po prostu już w Olsztynie nie wierzę w to, że jakiekolwiek wiesz, szanse taka konkretnie sytuacja jest taka, że zespoł dzieli 3 punkty, ale Espadron ma 9 zwycięstw, a z kolei Będzin 10, więc to jest akurat korzystna sytuacja dla Będzina. Jeśli oni się zrównają punktami, to bilans wygranych pozwoli Będzinowi Szczecin przeskoczyć w przypadku równej liczby punktów. Mhm. Tak, tak. Idąc dalej znów w górę tabeli, oczywiście. Mówiliśmy w odcinku przedświątecznym, że Aluron Wirtu Warta Zawiercie wygrywając za 3 punkty ze Spadonem zapewni sobie utrzymanie w plus lidze bez konieczności grania baraży. Tak się nie stało, ale kolejna okazja już w najbliższej kolejce, dlatego że oni podejmą już Spadkowicza, czyli zespół Dafis Poem Kielce. Jeśli to spotkanie wygrają, to już zapewnią sobie utrzymanie w lidze i w ostatniej kolejce zagrają z Bierskiem Biała, mając pewną sytuację w tabeli. Być może będzie to jakiś handicap dla zespołu z Bierska na to, że zdobędą oni punkty właśnie z Zawierczanami, którzy będą już w pewnej sytuacji w tabeli. Tak, a Zawiercie też cały czas ma o co grać, bo wydawałoby się, że oczywiście utrzymanie to jest coś, co już mają praktycznie w garści i wystarczy tylko to przypieczętować. Natomiast oni jeszcze mogą przeskoczyć oczko wyżej, bo oni są w stanie ograć GKS Katowice na finiszu, który ma 35 punktów i finiszuje meczami z Olsztynem właśnie w nadchodzącej kolejce, wyjazdowy mecz w Katowicach. No i ostatni mecz Katowic to jest Lubin, więc no wydaje się, że Zawiercie ma rywali łatwiejszych, tylko 2 punkty straty, więc wystarczy, że Katowice przegrają za 3 punkty z Olsztynem, a Zawiercie wygra właśnie z Kielcami, które już nie grają o nic. No i może się okazać, że Katowice jeszcze spadną na miejsca 11-12. No. Znaczy taki, myślę, że bardzo mało prawdopodobny scenariusz jest taki, że Katowice znajdą się w strefie barażowej, bo oni mają 6 punktów więcej niż Będzin i 2 wygrane więcej niż Będzin właśnie. Jeśli oba spotkania by przegrali za 0 punktów, to teoretycznie i Espadon, i Zawiercie, i Będzin mogą je jeszcze przeskoczyć. Także jeszcze do końca spokojnie podopieczni Piotra Gruszki spać nie mogą, aczkolwiek ja kompletnie nie daję szans na to, że Katowice
jednak na tym miejscu barażowym by się znalazły. Moim zdaniem to jest Tak, szybko scenariusz, już, który przeliczyłem niemal sety i nie może się faktycznie wydarzyć. Katowice dwa razy przegrywają 3-0, Będzin dwa razy wygrywa 3-0 i bilansem setów wtedy Będzin zepchnąłby Katowice, ale to się nie wydarzy, w sensie to jest tylko i wyłącznie... Więc Katowice w zasadzie też, no, o co grają? No, Katowice jeszcze teoretycznie mają szansę na to, żeby wskoczyć na miejsca 7-8, tak? Więc tu jest tak naprawdę jedyna możliwość jeszcze przesunięcia się. Pierwsza część emocji związana z walką o utrzymanie, o baraże już mniej więcej została przez nas streszczona. Teraz kolejna ciekawa chyba dawka emocji przed nami, jeśli chodzi o rywalizację o miejsca 5-7. Ostatnia kolejka nic nam tej sytuacji nie zmieniła. Nadal poza playoffami jest Asseco Resowia Rzeszów. Z tego względu, że pomimo tego, że ograli oni Katowice bardzo łatwo we własnej hali 3-0, to również swoje mecze wygrał i Jastrzębski Węgiel, i Indykpol AZS Olsztyn. Jastrzębski Węgiel pokonał Będzin 3-0, tego spotkania nie mogliśmy oglądać. Ja oglądałem mecz Asseco Resowi z GKS-em Katowice na Podpromiu. To był mecz bardzo podobny do tego, co było w Spodku, w tym meczu wyjazdowym. To był pierwszy mecz, kiedy zespół przejął Andrzej Kowal. No i Resowia bardzo łatwo sobie poradziła z Katowiczanami, z wyjątkiem trzeciego seta, gdzie Katowice miały już wysoką przewagę, ale pojawił się na zagrywce Jochen Schops i moim zdaniem nie najtrudniejszymi zagrywkami pozwolił Resowi odrobić straty i ostatecznie wygrać w trzech setach. A ty, Piotrze, wiem, że oglądałeś spotkanie... Tak, ale może jeszcze zanim przejdziemy do tego spotkania, o którym pewnie chciałeś opowiedzieć, bo widziałem mecz Olsztyna z Warszawą. Czy uważasz, że po tym, co zobaczyłeś na Podpromiu, GKS Katowice może w jakikolwiek sposób zagrozić AZS-owi Olsztyn we własnej hali? No bo to powiedzmy trochę nieporównywalne sytuacje, granie u siebie, granie na wyjeździe, ale z punktu jak ty to widzenia oceniasz? Kibiców Asseco Resowi właśnie nadzieją jest to, że Katowice wrócą do swojej hali i w tej hali całkiem niedawno byli w stanie urwać punkt Jastrzębskiemu Węglowi, a dokładnie właśnie urwania punktu potrzebuje Asseco Resowia przez Katowice właśnie, czyli żeby Katowice urwały punkt Olsztynowi, o to konkretnie chodzi. Dlatego o ile na Podpromy zaprezentowali się bardzo słabo, no to myślę, że zmiana hali na własną być może będzie tu miała znaczenie, a też wiemy, że AZS Indykpol AZS Olsztyn to nie jest chyba też taka sama drużyna na wyjazdach jak u siebie. Wiesz co, no, z jednej strony powiedziałbym, że się z tym zgadzam i przez zdecydowaną większość sezonu tak było, ale w tej rundzie Olsztyn w zasadzie tak bardzo źle to zaprezentował się na wyjeździe tylko i wyłącznie w Jastrzębiu, gdzie przegrali 3-0, a i też nie było wcale powiedziane, że Olsztyn akurat specjalnie odstaje, jeżeli chodzi o wyjazdy. 3-0 zwycięstwo z Bydgoszczą, 3-1 z Lubinem, 2-3, czyli urwanie punktu w Gdańsku, 2-3 z Bełchatowem, urwanie punktu Bełchatowowi, 3-0 ze Spadonem Szczecin, 3-1 z Bielskiem Biała. W tej rundzie tak naprawdę poza spotkaniem ze Jastrzębskim Węglem Olsztyn na wyjazdach gra już dobrze. Czyli więc czas na wpadkę. Czyli albo czas na wpadkę, albo czas po prostu na pokazanie, że to, co zrobili przez praktycznie całą rundę, było, jakby zostaje przypieczętowane, tak? Trudno. No, ale wydaje mi się, że no jednak klasa sportowa Olsztyna od kilku kolejek jest po prostu naprawdę, naprawdę dobra, tak? I tak może płynnie przechodząc, bo ty mówiłeś, że w tym meczu Rzeszowa z Katowicami nie było, tak, Rzeszowa z Katowicami nie było aż tylu emocji, bo i emocji raczej być nie mogło. Tak na pewno emocji nie zabrakło w spotkaniu Indykpolu AZS-u Olsztyn z Oniko Warszawa w hali Urania, jak to na stronie Plus Ligi określono, legendarnej hali Urania. Nie będę ukrywał, że emocji w tym spotkaniu nie brakowało. Pierwszy set bardzo dobry w wykonaniu Olsztyna, tutaj w zasadzie bez żadnego większego stresu, po prostu konsekwentnie udowadniana przewaga i praktycznie każdy z zawodników dokładał swoją cegiełkę do
do bardzo dobrej postawy Olsztyna na boisku i oczywiście był to mecz na dużych emocjach, więc to jest tak, że emocje potrafią bardzo często przysłaniać rzeczywisty poziom sportowy, no ale ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o poziom sportowy, to ten mecz się obronił. No i kilka postaci tak naprawdę się wyróżniało w Olsztynie. W zasadzie od początku meczu i Kuba Kochanowski już chyba na dobre wrócił, bo Roberto Santilli już po meczu z Bydgoszczą w poprzedniej kolejce stwierdził, że kochanie is back. Więc tutaj widać, że czekał na niego Roberto Santilli, bo z Kubą Kochanowskim Olsztyn staje się drużyną na pewno bardziej kompletną, bo to, że jest drużyną kompletną, to nie, takiego sformułowania nie użyję, bo tak nie jest. Ale no jedna postać, która kolejny raz się wyróżnia i kolejny raz właśnie postawa innych zawodników trochę go ogranicza w liczbie zdobytych nagród MVP, a mianowicie Robert Andringa. I to jest chyba właśnie bardzo duże zaskoczenie, że przez większość sezonu opowiadaliśmy, że Olsztynowi brakuje odejścia na lewym skrzydle, że Thomas Rousseau po prostu nie pełni zakładanej funkcji zawodnika ofensywnego. No i trochę przemodelował Roberto Santilli ustawienie, więc wystarczy powiedzieć, że Robert Andringa bliżej rozgrywającego gra teraz, a to raczej jest sugestia tego, że jest to zawodnik bardziej ofensywny niż jego kolega na przyjęciu. No i tak właśnie jest. W sensie Robert Andringa od kilku spotkań naprawdę bardzo dobrze wygląda fizycznie. No i z takiego typowego defensywnego przyjmującego z dużymi wadami nagle robi się z niego defensywny przyjmujący, który na pewno nie odstaje w ataku. Blokiem trzymał Georgiewa kilkukrotnie, bo ma bardzo dobry wyskok dosiężny. Tutaj proponuję zwrócić uwagę na to przy transmisjach, że pomimo tego, że on jest bardzo niewysokim zawodnikiem, to on potrafi złapać na bloku tych teoretycznie skoczniejszych i wyższych zawodników. Do tego założył zagrywkę. Spod skoku do flota jest w stanie uderzyć bardzo mocno i to już jest kolejny mecz, w którym on zdobywa asy serwisowe właśnie tego typu zagrywką, która w bardzo nieprzyjemny sposób spada na końcową linię. To trochę taki, trochę zagrywka jak Dawid Dryja. Może do tego bym to przyrównał. Czyli taka, jak to określano, antigówka, wiśniówka, czyli właśnie takie mocne uderzenie z podrzutu do flota. No i właśnie a to, że Robert jest dobry w obronie, jest dobry w przyjęciu, to już wiedzieliśmy i właśnie Olsztynowi takiego Roberta Andringi brakowało i Olsztynowi również brakowało takiego Kuby Kochanowskiego. Więc nawet pomimo tego drugiego seta, gdzie no, całkowicie się rozsypała gra Olsztyna, tam w pewnym momencie Blake Shearhorn wszedł, Mateusz Kańczok za Janka Hadrawę, Makowski za Pawła Woickiego, no to nawet ten drugi set, który mógł dawać pewne powody do niepokoju, no to jednak trzeci i czwarty set, no to już myślę, że prawie, że pełna kontrola Olsztyna. I tak trochę ciągnę monologiem, to nie wiem, czy chcesz coś wtrącić, o coś zapytać. Wiesz, ja tego meczu nie oglądałem, dlatego po prostu dowiaduję się od ciebie, co tam się działo, także no bardzo chętnie ciebie tutaj po prostu sobie słucham. Jeszcze coś o tym meczu. No to kontrowersyjna sytuacja w secie czwartym, bo set trzeci, podobnie jak i pierwszy bez historii, drugi zresztą też bez historii, tylko że tutaj zwycięstwo Warszawy. No i jak ta Warszawa zdobyła tego jednego seta, no to Olsztynowi się skończył margines błędu, bo ten margines właśnie wynosił jednego straconego seta. No ale trzeci set praktycznie bez historii, bardzo dobra gra Olsztyna od początku do końca. No i w czwartym secie znowu zaczęło się od bardzo dobrej gry Olsztyna, bo Olsztyn zbudował sobie przewagę 10-3, no ale dlaczego sobie też ją zbudował? No zbudował ją sobie dlatego, że bardzo dużych kontrowersji doszło i bardzo dużych też protestów ze strony zawodników z ONIKO Warszawa. W dwóch podobnych sytuacjach sędzia zachował się na dwa różne sposoby, czyli raz odgwizdał piłkę rzuconą, z tego co kojarzę, przy ataku
Jana Nowakowskiego, a w kolejnej akcji, gdzie troszeczkę zbyt długo przeciągnął, powiedzmy, kontakt z piłką Kuba Kochanowski, już takiego błędu nie odgwizdał i punkt zaliczyła ZS-owi Olsztyn. No już tam, może nie wiem, czy to bardzo ładnie opisałem wizualnie, no ale tak czy inaczej skończyło się na czerwonej kartce dla Bartka Kwolka. Kuba Kochanowski tam podszedł wtedy do awanturującego się Bartka Kwolka i tak trochę go wybuczał pod siatką, tak trochę się napiął. Oczywiście to pewnie trochę też tak humorystycznie, żeby rozładować atmosferę, no bo to są jednak też koledzy z jednej kadry i myślę, że znają się jak łyse konie. No ale gdzieś tam Kuba Kochanowski próbował jeszcze trochę Bartka Kwolka podkręcić, no a że charakterny Bartek jest i to, że ktoś jest charakterny, to raczej nigdy nie znika. Raczej można panować nad emocjami lepiej lub gorzej, no ale akurat Bartek Kwolek potrafi czy pokazać pazury. Potrafi, ale no mi się wydaje, że i tak w tym sezonie moim zdaniem on trochę spokorniał. Moim zdaniem on stał się trochę spokojniejszy i trochę bardziej nie nerwowo po prostu reaguje na niektóre sytuacje boiskowe, a bywało z nim trochę inaczej w poprzednich sezonach. Takie mam wrażenie. No tak, ja też tak uważam. Też tak uważam i akurat to chyba pierwsza w ogóle taka sytuacja w tym sezonie, że trochę puściły nerwy Bartkowi. No i właśnie, i zrobiło się nagle 10-3 dla Olsztyna, 2-1 w setach. No i kto by się spodziewał, że w tym secie jeszcze mogłyby być emocje, no a te emocje się pojawiły, bo na jeden punkt Warszawa Olsztyn w końcu doszła. Olsztyn od tego stanu 10-3 chyba żadnego breakpointa punktu przy swojej zagrywce nie zdobył, a zdobywała je Warszawa. Często w dość kuriozalnych sytuacjach to były na przykład bardzo mocne zagrywki Janka Hadrawy, które po przyjęciu trafiały bezpośrednio do środkowego, a Olsztyn z niewiadomych powodów nie skakał do bloku. Albo gdzieś tam jakieś przypadkowe przepchnięcia, piłka, która gdzieś tam nad siatką się znajdowała i zbijali ją zawodnicy z Warszawy. No było kilka takich sytuacji bardzo pechowych dla Olsztyna, tak jakby los trochę chciał oddać tę kontrowersję sędziowską w Warszawie, ale na końcu jednak Olsztyn wyczekał Warszawę, asa dołożył Kuba Kochanowski, asa dołożył Janek Hadrawa, no i właśnie to chyba zagrywka była w tym meczu. No i tak o to już tego spotkania nie muszę oglądać, bo już mi wszystko właściwie powiedziałeś. Dokładnie. Mam nadzieję, że ci, którzy widzieli, to przypomną sobie poprzez moje słowa to, jak ten mecz przebiegał. A ci, którzy meczu nie widzieli, to mogą sobie zwizualizować, więc mam nadzieję, albo żeby nie było tak, że ci, którzy widzieli, zastanawiają się teraz, jaki ty mecz w ogóle oglądałeś. Dokładnie. Chłopie, gdzie ty byłeś i dlaczego byłeś pod wpływem alkoholu w trakcie spotkania? No tak. No tak. A nie byłem. A nie byłem. Więc tak to zapamiętałem. Ta porażka Unico Warszawa wpłynęła na ten zespół o tyle, że teraz do niedawna mówiliśmy, że oni mogą jeszcze zająć drugie miejsce w tabeli. Natomiast teraz zrobiło się tak, że oni wcale nie mają pewnego miejsca w szóstce i mają tylko 3 punkty więcej niż Sekretarz Rzeszów i 2 wygrane więcej, a to jest dosyć istotne. I teraz możemy się odrobinkę ponapinać, gdyż albowiem, nie wiem czy pamiętasz, że no to, że Warszawa jeszcze może wypaść z szóstki, to już poruszaliśmy ten temat już dużo, dużo wcześniej, kiedy jeszcze nic nie wskazywało, że takiej sytuacji może dojść. A tu się okazuje, że gdyby nie ta wygrana Unico Warszawa z Resowią na Torwarze, to właśnie to spotkanie, które widzieliśmy wszyscy razem w tercecie bezpośrednio na żywo, na hali będąc, no to Unico byłoby teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo spadłoby za Jastrzębie, spadłoby za Olsztyn. Akurat w przypadku tego bilansu Warszawy dresowej to byłoby tak, że decydowałyby sety, także tu trzeba byłoby się jeszcze trochę zagłębić, ale to chyba nie ma sensu tracić czasu na to. W każdym razie, no i tak, pomimo tego, że Unico Warszawa dresowie pokonało, to nie mają tu prostej sytuacji, takiej jednoznacznej i no i Unico Warszawa nie może sobie tutaj pozwolić na odpuszczenie najbliższych spotkań, ponieważ ich sytuacja w tabeli nie jest pewna, zmierzą się u siebie z Lubinem i na wyjeździe z Cerat Czernymi Radą. Jeżeli zdobędą chociaż punkt z Lubinem, no to tutaj już praktycznie ten awans mają zapewniony, więc każda zdobycz punktowa z Lubinem daje Warszawie 6, bo... No nie do końca tak jest, bo wtedy mieliby 55 punktów
jeśli Berzowia wygrała, to miałaby punktów 54, więc nadal by decydowała ostatnia kolejka, także myślę, że Warszawa po prostu powinna wygrać i wtedy dopiero będzie miała pewną sytuację. No tak, sytuacja Warszawy trochę też na własne życzenie, a trochę przez kontuzję i przez trudny terminarz bardzo się skomplikowała. No, a ja myślę, że kibice Czarnych Radom w derbach Mazowsza we własnej hali, jeżeli tylko byłoby jakiekolwiek zagrożenie, że Oniko Warszawa jednak nie wejdzie do tej czołowej szóstki i byłaby szansa, żeby ich wypchnąć, to myślę, że i kibice, i zawodnicy Cerradu Czarnych Radom na pewno zadania Oniko Warszawie by nie ułatwili. A wydaje mi się, że Oniko Warszawa też pokazuje, że akurat jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, no to i Jastrzębie było w stanie ich ograć, i Olsztyn był w stanie ich ograć, to w sumie dlaczego nie Czarni? No i tym sposobem dotarliśmy prawie do szczytu tabeli. Wiemy już, że Zachsa Kędzierzyn-Koźle wygra rundę zasadniczą, drugie miejsce zajmie PGS Skrabełchatów, a Trefl Gdańsk ma właściwie autostradę do zajęcia trzeciego miejsca w tabeli i ostatecznie znalezienia się nad Oniko Warszawą, która raczej powinna się już skupić na tym, by utrzymać swoją czwartą pozycję w tabeli. Więc jeżeli chodzi o emocje w następnej kolejce, która zaczyna się już w środę, 4 kwietnia o godzinie 18, no to jeżeli chodzi o spotkania w walce o szóstkę, Oniko Warszawa u siebie z Kuprum Lubin, Jastrzębski Węgiel na wyjeździe ze Spadonem Szczecin, AZS Olsztyn na wyjeździe z GKS-em Katowice, a z Sekoresowia również na wyjeździe z MKS-em Będzin. Jakie straty punktów tutaj mogą być? Bo to nie są łatwe wyjazdy. Biorąc pod uwagę formę Sekoresowi Rzeszów na wyjazdach, to chyba tam można by jakiś procent szans dać na to, że będzie niespodzianka. Oprócz tego myślę, że trudne spotkanie czeka Jastrzębski Węgiel w Szczecinie. Liczyłbym na to, że nie skóry łatwo nie sprzedadzą Katowiczanie w tym swoim starciu we własnej hali z innych polem AZS Olsztyn. Dlatego myślę, że te trzy zespoły, które walczą o zajęcie miejsc w playoffach z pozycji 5, 6, 7, nie mają łatwego zadania w najbliższej kolejce i chyba każda z nich ma jakiś procent szans na to, żeby się potknąć. No i właściwie już ostatni wątek tego odcinka. Wątek, który mnie bardzo cieszy, aczkolwiek nadal trzeba go traktować w ramach ciekawostki, to transmisje internetowe ze spotkań najbliższej kolejki. Mianowicie za pośrednictwem IPLI zobaczyć będziemy mogli spotkanie MKS-u Będzin z Sekoresowy Rzeszów oraz GKS-u Katowice z Indykpolem AZS Olsztyn. Także taka miła niespodzianka na koniec, właściwie już sam koniec rundy zasadniczej przygotowana przez władze ligi, przez Polsat. No i zachęcamy do oglądania i my też będziemy oglądać, bo łatwiej nam na pewno jest wyrobić sobie własną opinię w sytuacji, gdy mecz się ogląda, bo doniesienia medialne i statystyki to jest tylko półprawda, a drugą półprawdy można sobie wyrobić tak naprawdę tylko i wyłącznie oglądając spotkania, więc im więcej tych spotkań będzie, tym my będziemy też na pewno lepiej przygotowani do opowiadania o tym, co się wydarzyło w naszej wspaniałej lidze. Gratulujemy Kamilowi Spadowskiemu tego, że udało mu się panowi od WF-u tego, że w końcu dopiął swego i jeden i drugi i udało się. Więc są transmisje internetowe i ten test w trakcie meczu Oniko Warszawa z Indykpolem AZS-em Olsztyn w pierwszej rundzie, bo to taką klamrą może zepnijmy. Ten test zakończył się na tyle powodzeniem i na tyle dużą popularnością się cieszył kibiców, że po prostu te transmisje internetowe będą. No i pozostaje nam tylko się cieszyć i oglądać. I to by było na tyle w 27 odcinku 6 seta. Filipie, jakieś uwagi, coś do dodania? No to jeżeli nie masz nic do dodania, to kończymy. I to by było na tyle. Cieszymy się, że jesteście z nami tradycyjnie. Kto według Was spadnie, kto według Was w szóstce, zapraszamy do dyskusji. Tak jest. Życzymy teraz siatkarskich emocji. Z tej strony Filip Korfanty oraz Piotr Złoch.